Okej, okej, pyk, pyk, pyk. Lecimy. Lecimy, nawet mi się gadać, nic nie chcę. Ciekawe, czy ten patch poprawił coś z optymalizacji. Jeszcze. Było jakieś 4 giga. Powątpiewam. Palty halt. A lake of tears high in the mountains. Apollo means me to find this halo of the Huntress. Dobra, ogarnięte, to lecimy z kolejnym terenem. Tym razem pójdę na pustynię. No czemu nie? Na pustyniach zazwyczaj jest najmniej rzeczy do zrobienia. Ciekawe, czy w ciągu 2 godzin ogarnę wszystkie 3 tereny. Raczej na pewno. Wszystko po kolei. Poboczne. O, jakieś wydarzenia. Jeszcze 3 kręgi mi zostało do znalezienia. O, spoko. Już jest prawie koniec. Że jeśli będzie jeden, powiedzmy, krąg na ten jeden teren, no to już będę miał z głowy. No, wydaje mi się, że jest nieco bardziej zoptymalizowane. Zdecydowanie. Ubisoft coś się ostatnio zaczął starać. Powiem ku premierze, ale w końcu. Zresztą dojdę do tego punktu widokowego, który jest troszkę dalej. I zmienię ustawienia efektów, żeby ogień w końcu wyglądał normalnie, a nie jak jakieś piksele. Ale mam ochotę na jakąś post-apokalipsę. Ale nie jakąś falloutową, taką ludzką. Odosobniona pustynia, to tutaj raczej nie będzie nic na tym terenie, skoro odosobniona. Ale fajnie wygląda, zdecydowanie fajnie. W szczególności tamta guja.
Patrzcie, Senu. Hała. O kurde. Tak coś właśnie czułem, że jak tu nie ma ludziów, to będą węże. Punkt widokowy. Okej, okay, nawet go już widzę. The wind rises and the sand with it. Z jakiegoś powodu przypomina mi się mapka z Dragon Age'a. Najnowszego. Strasznie podobna pustynia. Chyba po prostu Dragon Age. Tam też był taki fajny forcik na skraju. Brakuje tylko smoka. Dobra, opcje. Grafika, antyreflekcje, cienie, efekty. Są gdzieś efekty? Antialiasing, nie, deselacja. Mgła też nie. Dobra, sprawdźmy, jak będzie na bardzo wysokich ustawieniach. Powinno jakoś dość płynnie to działać. Odkąd Ubisoft postanowił troszkę pracować nad optymalizacją. A jak nie, no to rybka. Szybko, szybko. You spin me around, round. I prawdę mówiąc, wydaje mi się, że gra wychodzi nawet płynniej. Takie rzeczy to się nie zdarzają. Dobra. O, coś na tej pustyni się stanęło. Tutaj nie było na czarnej pustyni nic wcześniej. No to... Płoteczka i lecimy. This monster will flee Memphis. Aha, czyli wchodzimy tą fajną górę, no dobra. No to
To będzie wyzwanie akurat. O, cholera, jasna. Czyli na czarnej pustyni jednak coś było. Ciekawe co. Au. Ok, zaliczmy jak najszybciej te wszystkie znajdźki, znaczniki, mapki. Po tym wszystkim pójdę ulepszyć broń. Ekwipunek. W zależności od tego, ile będę miał pieniążków, to spróbuję pokupować surowce. Na materiały do wytwarzania. Czarna pustynia. Jak to daleko? Przedzielanie się przez karki do góry to jest naprawdę ciężki kawałek biegania. Ale góra fajna, to przyznaję. Ciekawe co tam znajdę. Jakiś cholerny artefakt pojedynczy, to oszaleję. Taki kawałek biegnąć po jeden artefakt. To by... No i chociaż wtedy to będzie artefakt jakiś, nie wiem, no... Złoty. Coraz bliżej. Czyli to jest na tej górze, co? Fuck, ja nie mówcie, że muszę schodzić z tej góry. Ale nie, nie aż tak bardzo muszę. Ale góra jest naprawdę ładna. Ładnie zaprojektowana. Podoba mi się.
Jest on swój dom. Jakiś achievement, ale fajna. Czyli to jest najwyższa góra w całej grze. Najwyższy punkt. No to okej. Też rozumiem, dlaczego dali tu miejsce pustelnicze. W zasadzie faktycznie wszystko stąd widać. To jest Fayum. Tam gdzieś jest Siwa. Tam są jakiś coś. No okej. Najwyższa góra. Góra zapomnienia. Wracamy na pełnoprawne tory. Okej, czyli tu mamy trzywłóczniowy obóz. No okej. Też fort w zasadzie. A tam dalej ten słup, który jest o tamtam. To prawdopodobnie będzie ten punkt synchronizacji. Prawie na 100% daje, owszem. Cytadela. Nie taka duża ta cytadela, jak mi się wydawało. Dobrze, to co my tu mamy? Jednego dowódcę. O, cztery od razu w jednym miejscu. Spoko, idealnie. No to wszystko mam namierzone. No cóż, nie było tak stealth, jakbym to chciał, no ale... O nie! O nie! To jest ten gościu, którego się nie da zabić na hita. Muszę zobaczyć, klonić się. A i tak, owszem. Postawię go sobie na koniec.
Tak wierzę czego. Jak zejść na dół? Ciasz? A, chciałem przez jakieś przejście. Okej, pyk. Pyk. Kryształek. Dobra. I tak, tu mamy jeden artefakt. Trzeba tam wejść na górę. Tutaj jeszcze jeden i mamy tego cholernego tytana. No. Nienawidzę walczyć z tymi cholernymi wielkoludami. O nie, jeszcze jakiś maluch idzie. No. No i z głowy, jakoś taktycznie to zagrałem. Półtaktycznie. No i może tak, punkcik zdobyć. Chodź koniku. No, udało się. Na pół easy. No i ta odizolowana pustynia, no nie jest taka odizolowana. Niestety.
Tak właśnie coś podejrzewałem, że tu coś jest. Nie, i nic takiego ważnego. No. Czy tam jest Aleksandria? Na pewno nie potrafiłeś sobie skoczyć do tego. Okej. Okej. To nie, tu są kolejne pytajniki, ale to już jak pójdę w kierunku tamtym. Tam dwóch łowców. Tutaj będzie prawdopodobnie ukryty mechanizm i świątynia, czy stara dana tabliczka. Dobra. Trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Z tymi łowcami też. No ta pustynia nie jest lekka. Co, ja nie trafię? Ja nie trafię? Nie trafiłem. O kurde, atakuje. Dalej atakuje. Już nie atakuje. Aha, dwie psika. Tak czy tak muszę się tu wrócić, bo tam jest posąg. Tylko przegapiłem. Ale nie jest to jakoś daleko. O, dali auto. Dali sprint, ale fajnie. Kolejny pytajniczek to jest ten pytajniczek. Nie no, chyba z jednym łowcą bananowcą dam sobie radę jeszcze.
Okej. Czy ja tam widzę smoka? A, to nie był smok. Jany. Te fantamorgany są coraz dziwniejsze. Zdecydowanie dziwniejsze. Miniobus. Czyli już wiem, kto ma jakieś surowce, albo i nie. Nie on krzyczał. Ty? Nie, to ty. Trzydzieści dziewięka, miło. To jest kapitan, no patrzcie. Nie, jeszcze łowca bananowca. Obozowisko jest, to dobra. Gdzie mamy tego łowcu bananowca? Do lewego. No, za daleko, nie chcę mi się za nim biegać. Idę dalej. Masz coś, jakieś, nie wiem, materiały? Chyba nic nawet nie miał. Znowu widzę to samo. A smoków zero. Kolejne bazowisko. Z rebeliantami się biją czy coś? To pomogę im. Dobrze robisz, atakuj go.
this here, brothers? What's going on? Something odd is going on. Anything? Not so far. Get me back! Get off me! Oh. Hang on. Okay, you hold on. Up to the other one. Trouble here! Come on! My, gdzie ten Rebellion? Dlaczego im nie pomaga? O kurde, ten skąd się tu wziął? No i padł. O, jakąś fajną tarczę dostałem. I jednego załatwiłem łowcę. To znowu smok? Nie, tym razem już zero smoków. No dobra, w takim razie teraz to. Tu jest jakiś... Nie wiem co. Na tej pustyni jest dużo, za dużo rzeczy. Chyba bliżej mi do tego punktu najpierw. Albo i tutaj. Znajdzieczki. A, to są hieny. Przyjdziesz od trucizny. No, jeden pieszczał. Chyba powinno mi już starczyć nam coś tam. Ulepszenia. Na pewno nie na to. No dobra, teraz ten punkcik w takim razie, bo jest najbliżej. Prawdopodobnie krąg. Jest krąg. Także jeszcze dwa kręgi muszę odnaleźć. No to szukamy. No i znalazłem. Papo, what is best in life?
Okej, tutaj nie ma nic, w zasadzie tu jest już granica. Czyli co, mogę się tutaj cofnąć? No tutaj jest ten cholerny łowca, z którym się bawić nie chcę. Ale dobra, dobra. Przynajmniej tyle dobrze, że pokazuje, ile jeszcze muszę zdobyć, żeby zaliczyć tych kręgów kamiennych. Lotka, chodźże. Okej, czyli tu mamy wyżę. Już prawie na 100%. To dziękujemy tutaj. A, to jest jakaś kryjówka rebeliantów, co? Nie, to chyba tutaj muszę już na piechtaka biegnąć. Tak. W sumie jest tu też kowal, to może bym już przydał u niego wszystko. Wszystko co w zasadzie jest mi niepotrzebne. No, nawet Gizę widać już. Tam coś było, ja tego nie wziąłem. No nie. Sprzedaj. Niepotrzebne rzeczy sprzedaj. Myślę. Miecz szaleńca. Chyba znam już swój mainowy miecz. Trzeba burzy dwa razy. Sprzedam jedne. Dwie takie same włócznie, co? No dobry. Legendarne bionie, gdzie nie ma innego takiego oręża. Mam po dwie sztuki.
5 godzin później. O, już wszystko. No, widzę, że można kupować już ciebie te sztuki. Spoko, ale nie masz żadnych fajniejszych bioni. Spoko. Puk. Zdolności pasażera. Bierzmy sobie łuki podstawowe. Tutaj sobie wziąłbym tą mnożnik kombinację, bo to jest przeciwko ciężkim przeciwnikom dobre. Jako drugi łuk. Piękne strzelania, lekkie łuki. Nie, lekkie łuki mi tak niespecjalnie interesują. Łuki wojownika też są takie sobie. Okej, to zostawię sobie ten łuk. To oczywiście, że zostawiam. Nie podoba mi się. Phoenix. Polność. Nie ma różnicy specjalnej. No bo to jest ta sama tarcza. To w dwóch wariantach. No to tak, w takim razie sprzedam ci tą jedną tarczę. Pyk. I polepszam, co korzystam. Jeszcze tarczę chciałbym ulepszyć, ale mam już, przecież mam, że one jeszcze z tym levelują. A przecież. That Ptolemy was a false pharaoh. And so the scouts were right. You're by. I am now. And the my oath is to protect. Sebni, my cousin, told the children stories of Alexander. As children will. Indeed. Do you know where they are? Yes. Please. I will. Tam się już nie chce. No jest ich zadanek, a będzie ich jeszcze więcej. Jeszcze odwiedzę kolegę lootboxowca. I kupię parę kryształków od niego. Teraz tak, bang. Ukryte oszczę mam wymaksowane na podstawce, to też wymaksowane na podstawce. Teraz mogę sobie to ulepszyć i to ulepszę chyba, ale czy stać mnie? Mogę sobie kupić lootboxa. Nah. Oddaję ci nóg.
Bo to już minęła godzina, a ja nawet połowy tego terenu nie skończyłem. Też mi odosobniona pustynia. Sęp, mówisz? To było szybkie. No to tak, tutaj załatwione. Dobra. To można powiedzieć, że południową część załatwiłem. W takim razie tak, pójdę teraz ten znaczy ogarnąć, teleportując się stąd i będę od góry szedł. To jest najsensowniejsze, co mogę teraz zrobić. Co tu mamy? No, prawie 41 level, o ile tutaj jest możliwy 41 level. No i czeka mnie masa spinaczki. Przynajmniej kawałeczek się przejadę, dosłownie kawałeczek. Chociaż nie, mogę w sumie chyba cały ten przejechać się. Nie tylko tej iglicy coś jest jeszcze. To hieny? Świątynia. Dokładnie to ruiny. No dobra. Czyli tak to wygląda.
Chyba to będzie polowanie na jakiegoś kotka. Albo artefakt. Artefakt. Chcę mu zrobić strzałę w kolano. Ciekawe. Jakiś wąż królewski. A ogień dalej jest brzydki. Nieważne, że już zmieniłem ustawienia graficzne. Może od tego jest inna opcja. Gdzieś indziej. Dobra, i już wiem, gdzie jest wejście. Miło, że zabijają węże za mnie. O nie, ale chyba nie wszystkie. Zdecydowanie nie wszystkie. Ała! Jest 45 level, 41 level. Czyli level cap istnieje. Nie istnieje, znaczy no. Something of importance was here. Wąż? Na szczęście nie. Idę teraz do tego znacznika. O! Nienawidzę wężów. Chodź, potka.
Hajena, co? Cześć. Chodź, płotka. To kolejny mechanizm kwitny. Znowu będziemy przesłać przez pół godziny jakieś dzielenia. O! Jakieś pseudo ukryte miasto podziemne? Ciekawe. Mam 15, co? Już godzinę próbuję jedną mapkę zaliczyć. Obóz. They will attack on site here. No dobra. Obóz z głowy. Lecimy na kolejny znacznik. Teraz mamy posąg, co?
Chodź, koniku. Nie płotko, ale koniku. Dobra, zaliczone, zaliczone. O, przy tym Galicjanin cały. Cóż no, nie chcę się z nim walczyć. Ale jak się napatoczy, to nie będę miał wyboru zbyt dużego. Dobra, gdzie jest wejście? Znalazłem wejście. O! Fajnie, pokażę, gdzie mam iść. A, zabawa z światłem, co? No, dungeony prawie jak w Skyrimie. I nie ma węża. O nie, coś się podpaliło. Właśnie za silny ogień, który wszystko podpalił. O, stare dawne pismo.
Wszystkie figureczki zwalę. I jeszcze ten rządek zią. Wszystko, no to lecimy dalej. Czas na pradawny mechanizm. Okej, okay, czyli to jest wyjście. Mnie wyjście nie interesuje. No i znalazłem. Tam coś jest? No dobra. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Segment pierwszy. Jedynki jeszcze nie słuchałem. To te liczby 23, 5, 8, 13. Since its creation,
It is a worry, a thought wormed deep in the collective mind. 2,000 years ago, Zhuang Zhu fell asleep. He dreamed he was a butterfly and woke up unable to decide if he was a man dreaming of a butterfly or a butterfly dreaming of a man. Oh. In Plato's cave, prisoners were chained and forced to watch shadows dancing on a wall. Freedom was denied to them until they accepted the intangible as reality. It's everywhere. Ask this professor at Oxford University or this cosmologist at MIT. And you, what would you choose if you truly knew? Would you even want to understand? A dream within a dream where even the truth is sometimes a lie. In any case, simulations are not meaningless. They have purpose. The question isn't whether or not you are in a simulation. What matters is how much of your free will is actually yours, no matter how true you are. Your Turing test would do nothing to determine whether you are conscience or code. Eliza, the natural language processing computer program, she managed to pass the test, did she not? And she was very much a machine. So, in Eliza's own words, how does that make you feel? Are you sure? Już na pewno było to ciekawsze niż poprzednie gadaniny. No i dobra, ogarnięte tutaj wszyściusienko. Zostały tylko te fragmenciki tutaj, te dwa i te dwa tutaj. Także płoteczka. Jak na razie w ogóle nie zauważyłem, żeby się model płotki nie doczytał, żebym musiał czekać. Chyba Ubisoft naprawdę wziął się do roboty. Okej, co ja tam mam? Poddali. Znowu będę smoka widział w sobie moga nowego. Nie, burzę pieskową. Jest obozowisko jakieś. No dobra, artefakt mam, tylko że jest problem, bo nie ma tutaj kapitana. Zabiliście ich wszystkich? Nie wiem, czy mam... Nie wiem, jak się jestem, czy mam czuć. No się będę musiał tu wrócić. Artefakt znaleziony. Czy co, to był dowódca, którego sobie tak ominąłem?
No dobra, wracam po ciebie. Cześć. Ale pusto w tym obozie. Dobra, więc mogę teraz wrócić się tutaj. A tu jest Galicjanin. No, wrócę się. Nawet jeśli nie załadują się ponownie ci cali kapitanowie, to załatwię owce bananowca. Przynajmniej spróbuję. No, owca bananowca załatwiony, jakiś łuk dostałem. No tutaj dalej nikogo nie ma. Chyba, że znowu coś się kręci tak ostatnio. W oddali. Tam następnym razem. Wrócę się. Przynajmniej jednego łowcę bananowca mam z głowy. Na 40 poziomie. No, pomogli mi rebelianci odrobinę, no ale... Tak, ostatnie słowo należało do mnie.
Nie wyznawa jakiegoś szkła. No, byłoby nie wchodź. No, już znalazłem. Płyniemy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Może to ma osobne wejście? Chyba tak. No to by już miał sens jakiś. Kamienny kląk byłoby super. Jest na górze, więc tak, to będzie kamienny kląk. Na 90%. Jednak kamienny kląk, tak jak mówiłem. O, o! Zepsuta skała. Quality game. No. Wejdź na górę. Dziękuję. Sandstorm coming. No dobrze. Tutaj jest jakiś piesek. Halo? Talk to this girl you like. Także to jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę, a w tym przypadku zakończyć to VOD. Tak, zrobimy sobie teraz przerwę VOD półtorej godzinki starczej. Za chwilę będziemy kontynuować dalej nasze odkrywanie mapy.